Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.10.2 moda, który się nazywa Ars Magica 2 i dodaje nam mnóstwo magii do naszego świata. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pl znajdziecie całą listę modów, które z internetu już pokazywałam w serii pomocy tutaj. I możecie sobie to zafiltrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przynajmniej moda, która Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pl, oczywiście do sekcji pomocy na tutaj. No a teraz sobie pobierzemy i Ars Magica 2 pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu jesteśmy na stronie opisowej, jest pokazane, co trzeba zrobić, żeby rozpocząć zabawę z tym modem. No a nas oczywiście interesuje zakładka Files, zatem klikamy tutaj i wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.10.2. Jak widzicie, są tutaj już dwa pliki do pobrania na tę wersję, zatem pobieramy najświeższy, a najlepiej, jeżeli już będzie z literką R, jak robak. No tymczasem jeszcze nie ma, także pobieramy najświeższy plik do pobrania. Zatem klikamy tutaj na tę strzałeczkę w dół i stąd pobieramy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.10.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.10.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocny tutaj 905, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie Launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocny tutaj 636. Potem wrócicie do filmiku 905 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.10.2. I uwaga, w filmiku 905 ja instaluję Forge'a z końcówką 2006, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2185 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować tego moda? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję Minecraft 1.10.2. I ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. I czekamy, aż się uruchomi. Od dzisiaj jest nowa wersja launchera, no może nawet od wczoraj, tylko że akurat wczoraj nie używałam. Także wygląda to zupełnie inaczej niż do tej pory. Jak widzicie, mam wybrany profil. Profil z Forge'em z końcówką 2185, tak jak wspomniałam. Zatem jak kliknę na to, to już kliknę na tenże właśnie wybrany profil. Profil wybiera się teraz tutaj. O, tak po prostu można wybrać ten lub ten. Ok, co tutaj jest, się jeszcze zmieniło? Tutaj jest rozwijana lista. Tu możemy sobie zmienić skina. Ale oczywiście tego skina, który mamy na launcherze premium. Tutaj są ustawienia jakieś tam i tu są opcje. Także jeżeli chcielibyśmy na przykład coś zmienić w tym właśnie profilu, który wybieramy, to sobie klikamy tutaj i tutaj możemy sobie zmienić opcje. Ok, I wracamy tutaj, czyli tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2185, klikamy play i czekamy, aż nam się tutaj wszystko uruchomi, aż nam się pojawi strona startowa. Tutaj się będzie to wszystko instalowało, u mnie to zajmie około minuty, także za chwilę się widzimy. Ok, mamy stronę startową, tutaj się akurat nic nie zmieniło, także co trzeba zrobić? Wchodzimy w zakładkę mody i gdzieś tutaj mamy Ars Magica 2. Tu jest plik konfiguracyjny, tutaj sobie można coś tam pozmieniać, co kto chce. Także wszystko jest tutaj do zmian przygotowane, także sobie możecie ustawiać, co chcecie. Ja nic nigdy nie zmieniam,
tak jak autor zrobi, tak zostawiam gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i stwórzmy sobie nowy świat, ponieważ Ars Magica dodaje nam mnóstwo nowych przedmiotów i też nowych ród i takich tam różnych innych rzeczy. Zatem lepiej sobie stworzyć Ars Magica. Więcej opcji, gotowe. Tworzymy nowy świat, no i czekamy, aż się stworzy. Żeby rozpocząć tę zabawę z tym modem, to jest potrzebne znalezienie takiego źródełka, dzięki któremu dostaniemy książkę, z której już się wtedy wszystkiego na pewno dowiemy. Zresztą tutaj macie odnośnik do filmiku, w którym autor w filmiku bardzo fajnie opisuje, co trzeba zrobić. Także polecam, żebyście sobie obejrzeli. Na oceanie jesteśmy? Halo? Halo? Nie, w dżungli. Jakoś tak nie lubię dżungli. Nie wiem dlaczegoż w zasadzie. Chociaż tutaj nie wygląda tak źle zresztą. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba tutaj wejść w to i trzeba sobie zobaczyć. Tu jest mnóstwo rzeczy. Także tutaj właśnie z tego moda jest mnóstwo wszystkiego. Dowiemy się z książki, którą musimy sobie zrobić. A żeby zrobić tę książkę, to potrzebujemy tak mieć dostęp do tego, żeby sobie tutaj wziąć. Potrzebujemy deseczkę, na przykład jedną sztukę. Potrzebujemy książkę i potrzebujemy ramkę. Ramka. Okej. Teraz musimy sobie zmienić tryb. To znaczy, wy oczywiście nie musicie, ale ja, żeby wam pokazać. Gamę mod 1 na kreatywny i musimy teraz znaleźć takie źródełko. Jak znajdziemy źródełko, to wtedy nam się będziemy mogli stworzyć księgę, z której już wtedy wszystkiego się dowiemy. Tylko żeby znaleźć to źródełko, to nie jest takie hop-siup. Zatem trzeba polatać trochę. A mi tutaj mysz szaleje. Nie wiem dlaczegoż. Oj, nie lubię dżungli, no. Źródełko. No dobra, to ja sobie polatam, poszukam źródełka i za chwilę się widzimy. No w końcu wyleciałam już z tej dżungli i szukam źródełka i szukam. A na ogół jak się znajdzie już takie drzewa, to wtedy już jest łatwo znaleźć źródełko i ono jest o tu. Tu. Także tutaj sobie sfruniemy na dół i jak znajdziemy już takie właśnie źródełko, to zrobimy z powrotem na kreatywny. I przy tym źródełku wtedy stawiamy ten nasz klocek, który mieliśmy. Na niego kładziemy ramkę i do ramki wsadzamy książkę. I teraz ze źródełka cała wiedza przechodzi do książki i za moment my wszystko też będziemy wiedzieć. Magia się stała. Tu jeszcze niech to wszystko wpłynie. Okej, i teraz sobie zabieramy. Hej, ja zmieniłam tryb. A jednak nie zmieniłam. No dobrze, to mam nadzieję, że jeszcze raz jak to zrobimy. Okej, dobra. Czyli jednak nie zmieniłam trybu. O matka. Dobra, magia się stała. Zaraz, teraz zmienimy tryb. Gamę modę 0. Przetrwania, okej. No i teraz sobie weźmiemy tę książkę. Mądrą. O proszę, tutaj, nie, to nie jest źródełko. Jak widzicie, to źródełko ma zupełnie inny kolor. Okej, i teraz otwieramy książkę i tutaj mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Cała wiedza plus ten filmik, stąd się wszystkiego dowiecie, co trzeba robić w tym modzie. Okej, czyli jak widzicie, mod działa. Trochę długo to trwało, zanim znalazłam to źródełko,
Być może, że już wcześniej było, ale ono jest takie małe, że może nie zauważyłam. Także ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!